Dzisiaj w Raciborskiej Sowie odbyły się kolejne aktywne zajęcia dla dzieci. Warsztaty Uwalniamy Wyobraźnią prowadzone były przez pedagogów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Raciborza. Strefa odkrywania wyobraźni aktywności rozwija w dzieciach uczenie się oparte na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu. Zajęcia oparte na eksperymentach umożliwiają najmłodszym poszerzenie wiedzy, pobudzenie ciekawości i kreatywności. Dziś w ramach kosmicznych wakacji w Sowie odbyły się zajęcia malowania rękami i nogami. Kolejna odsłona kosmicznych wakacji w Sowie, dzisiaj malowanie rękami i nogami. Uwaga, nowość, dzieciaki uwielbiają się brudzić, sygnalizowały nam to wielokrotnie, więc specjalnie na te potrzeby zostały stworzone te zajęcia. Prowadzi je koło naukowe pedagogów PWSZ pod czujnym okiem pani dr Gabrieli Kryk. Frekwencja dopisała, mamy komplet dzieci chętnych na te zajęcia. Wakacje z sową to zajęcia, na których wiedza teoretyczna jest połączona z eksperymentami, zabawami intelektualnymi i sprawnościami fizycznymi również w terenie. Przed nami jeszcze cały miesiąc wakacji. Będziemy mieć jeszcze dwa spotkania ze stowarzyszeniem Astro Hunters. Iście takie kosmiczne zajęcia, ale planujemy również warsztaty plastyczne. Będziemy tworzyć kosmiczne pojazdy, ale będziemy też się trochę ruszać. Tym razem wesprze nas PCS, czyli Powiatowe Centrum Sportu. Będziemy również z Arboretum Bramy Morawskiej tworzyć ścieżkę sensoryczną i planujemy jeszcze nockę pod gwiazdami. Całe wakacje dzieci młodsze i starsze mogą spędzać w Sowie i wykorzystać ten wolny czas na niecodzienną naukę, zdobycie doświadczenia, wiedzy o kosmosie, zjawiskach fizycznych i chemicznych spotykanych w życiu codziennym. Kosmiczne wakacje okazały się strzałem w dziesiątkę. Zapisy zakończyły się w zasadzie po 2 tygodniach od ogłoszenia, tylu było chętnych. Dodatkowym motywatorem dla dzieciaków są indeksy, bo za każdym razem jak przychodzą na zajęcie, dostają pieczątkę do specjalnego przygotowanego indeksu. No i ten, kto nazbiera tych pieczątek, jak najwięcej wygrywa, zarówno wśród chłopców, jak i wśród dziewcząt. Mamy jeszcze dodatkowy konkurs ogłoszony na zdjęcie wakacyjne z sową. Frekwencja dopisuje zadowolone twarze na zdjęciach. Dzieci mówią same za siebie, że zajęcia są ciekawe, są wartościowe. Serdecznie zapraszamy. Atrakcje w Sowie gwarantują wakacje spędzone na wartościowych i ciekawych zajęciach. A poza warsztatami organizowane są konkursy i wycieczki dla wszystkich dzieci z Raciborza i okolic.